Koniec zimy zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nastaniem wiosny na dłużej, bo aż do godziny 22 zostanie otwarty suwalski dworzec autobusowy. Tak więc, po mroźnej, wietrznej i śnieżnej zimie spędzanej przed dworcem, w sezonie turystycznym zarówno mieszkańcy suwalszczyzny, jak i przyjezdni będą mogli schronić się przed ewentualnym letnim deszczem czy wiatrem w budynku dworca. Z dziennikarskiego obowiązku dodamy, że zarządca dworcowego budynku udostępni go do późnych godzin wieczornych od dnia 1 kwietnia i nie będzie to prima aprilis. Na tym jednak rewolucja na utracie 1b się nie zakończy. Planowane jest przearanżowanie parteru budynku. Docelowo mają znaleźć tam miejsce punkty handlowe i ogólnodostępne toalety, nawet dla osób niepełnosprawnych. Kiedyś dworzec tętnił życiem. Dzisiaj to smutne miejsce, które świeci pustkami. Dlaczego? No cóż, z pewnością sami to wiecie.